22 sierpnia wspominamy błogosławionego Bernarda Peroni, zakonnika. Bernard urodził się 7 listopada 1604 roku w Offidzie w środkowej części Włoch nad Morzem Adriatyckim. Był trzecim z 8 dzieci. Od dziecka pomagał rodzicom w gospodarstwie. Najczęściej pasł owce, a robił to we właściwy sobie sposób. Zostawiał je wolne, a on modlił się przed krzyżem, który powiesił na drzewie, będąc pewnym, że owce nie pójdą na pole sąsiadów. Przychodzili do niego też inni pasterze, modlili się wspólnie, a owce pasły się spokojnie, nie robiąc nikomu szkody. Często na pastwisku uczył katechizmu zarówno pasterzy, jak i ich dzieci. Sam był bardzo pobożny. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu ojców kapucynów. Po formacji zakonnej Bernard pracował w kilku klasztorach, wykonywał najprostsze prace. Był kucharzem, pielęgniarzem, pracował w ogrodzie i plonami często dzielił się z ubogimi. Gdy zbierał ofiary dla zakonu, nie tylko prosił o wsparcie, ale odwdzięczał się ofiarodawcom pomocą duchową. Udzielał rad, a często po rozmowie z nim ludzie zmieniali swoje życie i przystępowali do sakramentów świętych. Wiele razy upraszał ludziom nadzwyczajne łaski. Za jego przyczyną dokonywały się cuda. Mimo że Bernard nie był wykształcony, po radę do niego przychodzili jego przełożeni, a także kapłani i biskupi. Zawsze miał głęboki szacunek do wszystkich. Mądrość czerpał z umiłowania Eucharystii. Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Bardzo wiernie i gorliwie realizował wskazania reguły zakonnej. Był bardzo pracowity. Nigdy nie marnował czasu, był też pogodny, życzliwy wobec każdego oraz ani sobie, ani nikomu wokół siebie nie pozwalał na narzekanie i szemranie. Pod koniec życia, gdy Bernard był już słabszy, pracował na furcie klasztornej. Tam miał możliwość kontaktu z wieloma ludźmi, którzy przychodzili do niego po różnoraką pomoc, a pomagał jak potrafił. Nie zawsze był rozumiany przez przełożonych. Szczególnie gdy dawał ludziom żywność w czasie klęski głodu. Uważał, że jeżeli zakonnicy będą się dzielić chlebem z głodnymi, Pan Bóg otoczy ich szczególną opieką. Gdy Bernard już nie miał sił na pracę na furcie, jeszcze więcej czasu poświęcał na modlitwy i surowe pokuty oraz umartwienia. Zmarł w wieku 90 lat, 22 sierpnia 1694 roku. Beatyfikował go papież Pius VI 25 maja 1795 roku. Zapamiętano go jako zakonnika wyróżniającego się prostotą serca, niewinnością życia i godną podziwu miłością dla ubogich. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Bernarda do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami, w radości ducha, coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.